Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Niestety witam się z wami z drobnym delayem, ponieważ za późno się zorientowałem, że nie nagrywam na... Znaczy, w sumie za późno. W miarę wcześniej się zorientowałem, że nie nagrywam wideo. No bo jak widzicie, dużo was nie minęło. Po prostu wlazłem sobie tędy, na gałązkę, tutaj przeszedłem, tu i... tu. I stąd zgarnąłem przedmiot kolejny. Kostur. A konkretniej... kostur Księcia Śmierci. Kostur ze splamionym bursztynem, uważany za część samego Księcia Śmierci. Wzmacnia czary śmierci. Jeden z kosturów, które Akademia uznała za heretyckie, ze względu na jego zdolność do wzmacniania zaklęć, nie tylko poprzez inteligencję, ale też wiarę. No i... to jest bardzo spoko kostur, tylko wiadomo, to jest dalej kostur, tylko do czarów. Więc niestety dalej nie położę sobie cudów, czy tam inkantacji z pomocą kostura. Ale kto wie, może prędzej czy później... chodź mikrofonie bliżej. Może prędzej czy później uda mi się znaleźć też i taki kostur, bądź i taką pieczęć. Bo nie neguję. Może jedno, może drugie. Tutaj po drodze zabiłem chyba ze dwa gargulce. Mam trochę więcej run, ale wciąż nie jest to miejsce, do którego chciałbym się dostać. Czekaj ta moment. Jaki to jest ten? Czekaj. Mam te lunety albo coś na przybliżenie widoku? Nie mam, schowałem to przecież. Kurde, czy to jest? Kurde, bo nie widzę, czy to jest na popiół wojny, czy to jest na ten. Kurde, uciekł. Ale nie widziałem, czy to jest na popiół wojny skarabeusz, czy to jest skarabeusz taki o. Wiecie, po prostu do ubicia, żeby se flachy jakieś odnowić. Mam nadzieję, że to było to drugie. Tego mi jeszcze brakuje, żebym sam się stąd na własne życzenie zdupił. Po co ja w ogóle mordę otwieram w takich sytuacjach? No powiedzcie mi po co? Dobra, olać tego typa. Olać tego gargulca. Bo jedyny plus tych gargulców jest taki, że one się nie obracają w drugą stronę, więc one plują tylko w jednym kierunku. Na szczęście nadrobię szybko trasę, jaką tutaj sobie na własne życzenie spierdoliłem. Turun poziom 5. Dobra, żeby zaś tego samego błędu nie popełnić. Aha, super, to jest ich więcej. Najpierw jego. Dziękuję. Tu jest jeden, tu jest drugi. Dobra, nie no, moment. To tak, po pierwsze, złote błogosławieństwo runu proszę mi aktywować. Po drugie, potrzebuję strzały wykrwawiające. Czy tam po prostu krwawe. Żeby jednak szybciej sobie z tym poradzić. Bo mimo iż to nie ma ani kropli krwi, no to dziwo ten efekt statusu dalej chyba się triggeruje na tym. Albo i nie. Dobra, no to co najbije mi największy damage? 45, zwykła strzała. Wiadomo, jakieś ze statusem biją mnie najwięcej. Złota strzała bije 90, fizyczne 15, 95 świętych.
było najwięcej. Ale do tego przydałby się ten drugi łuk, który niestety mam schowany. Trudno. Dobra, przejdę tędy. Zabieramy z trupa złoty rund poziomu 8 tym razem. Dobra, tu jestem chyba bezpieczny. Spróbuję go ubić z tego. Tak, a propos bycia bezpiecznym. No ale okej. Wystarczająco. A nie, jeszcze żyję! Bardzo ładnie, proszę mi zdechnąć. Dobra, w sumie mogłem z tych bełtów jeszcze skorzystać, bo to pewnie bije jeszcze więcej. Zgnilizna. Niekoniecznie. Zostanie przy zwykłej strzale. Wróćmy do mieczyka, żeby się podhealować. Czy ja tu wskoczę sam? Chyba? Dobra, spokojnie. Okej, idziemy coraz wyżej. Jest miejsce łaski, to mi się już podoba. Tu jest coś interesującego? Nie bardzo. Okej, teraz tak spaść, żeby nie spierdolić na sam dół. Będzie chyba okej? Tak, na szczęście nie był to śmiertelny upadek, więc... Aktywujemy miejsce łaski i od razu przy nim odpoczywamy. O, aż sobie skoczyłem ze szczęścia. Herbatki się napiłem. Poprzez korzenie nazywa się to miejsce łaski, nie ta miejscówka, tylko to miejsce łaski. What the flaming fuck is that? Wait a fucking minute. Czekaj, czy to jest Godwin? Bo lokacja by się nawet zgadzała. Plus patrzcie, jak to tutaj w ogóle wygląda. Ja pierdolę, jakie tu jest kurwa paskudne. A w ogóle to jak on jest wielki, to jest też ciekawa kwestia. Nie wiem, czy chciał wiedzieć, co autor miał na myśli, tworząc ten model. To jest też trochę intrygujące. W sensie, o chuj tu chodzi, nie? Takie oczy, które nas obserwują? Nie ruszają się za mną oczywiście, no ale... No wciąż wygląda to mega creepy. Jezus. Może bo za duża arena, spodziewam się jakiegoś bossa, nie? Portal widzę. Właśnie, mogę to zaatakować w ogóle? Nie mogę tego namierzyć. No oczywiście! Co? Champion Fee. O! O! Okej. No. Jeszcze raz. Orzesz ty! Ej, to jest moja broń! Haha! Pięknie! Uuuuhuuu! I cyk, one shot! Rozier! Siema stary, trochę żeśmy się nie widzieli. Serio, ja też umiem czary marować.
Ej, a tego nie mogłeś mi nauczyć? To jest bardzo fajne zaklęcie akurat. Dobra, pierwszy. Ból. Dobra, poproszę o błogosławieństwo. Musi się przydać. Lionel wie serce i dwóch czempionów. Okej. Okay. Tarcza, tarcza. Lionel wie serce, rozumiem, tak? Ono, chyba se kpisz! Dobra. Do tyłu, do tyłu. W sumie, czekaj, czemu ja tak, tak czekam bez sensu? Jak jeszcze mam fajną grupkę, na którą mogę puścić to. Ładnie, jeszcze raz. Ta zginie jedna. Lejona też mocno obrywa. Dobra, myślałem, że mi poise breaka zrobił, ale nie. O, serio? Uniknął tego? Dobra, tego już nie. Okej. Mgła fi. Fajnie. Uj, patrzcie, jest sama fia też tutaj. Czyli to jest ta miejscowa. Czyli tak, to musi być Godwin. Dobra, no to mamy miejscówkę przynajmniej. Znaczy mamy miejscówkę, mamy możliwość kontynuowania questa. Tron Księcia Śmierci nazywa się to miejsce. Okej. Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways? Like the dogmatic brutes of the Golden Order. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? A czemu nie? Tak, kolejne błogosławieństwo Baldachimu. Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallowbrand out there somewhere, and I must find it before the time comes we receive our Lord. Ej, to w sumie mamy to, nie? To jest to zwierzę w tym. W Jurni, z ciała Rani. When Godwin died, a Hallowbrand scored his flesh. But another exists, and I must find before the time my hands. Will you still let me hold you? Kurde! Kurde, myślałem, że to będzie znowu powtórkę, no się tak oj to dać. Nie, normalnie jest. Mogę też tak? O, nie mogę. Czyli musi mnie objąć, musimy pogadać i mogę, jako dopiero jak mnie obejmę, to mogę jej dać ten znak. I powiem, trochę mnie ciekawi, gdzie ten portal prowadzi. Daj przeklęty znak śmierci. This is the other Hallowbrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead. And claim a second, illustrious life. You are my, our, true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Błogosławieństwo lśniącego Baldachimu. Intrygujące. I will soon lay with Godwin. And it will surely stir within me the new life of the Golden Prince and first dead of the demigods.
as the rune of those who live in death. Please, do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. O, czy to jest odblokowanie jednego z zakończeń? I will soon lay with to conceive. Dobra, to jest powtórka. I will nie, dalej, koniec, przestań. Oddajcie się. Dobra, animacja niech się wykonuje. Zobaczmy te rzeczy kolejno. Mamy te błogosławieństwo Baldachimu. I Liśniącego też. Różnica niewielka, no tylko takie rozświetlenie drobne. Ale Liśniącego Baldachimu mogę mieć więcej. Tylko pytanie, czy Liśniący Baldachim też zabiera mi życie? Bo to już znamy i to w sobie mogę wykorzystać od razu, żeby mi życie wróciło właśnie. Zobaczmy ten drugi. Ochrona ukrytej świątyni pod postacią komnaty sypialnej to niezwykle rzadkie błogosławieństwo. Zużywa z punkty skupienia, by tymczasowo zwiększyć równowagę. Efekt ten utrzymuje się zaskakująco długo. Podobno towarzyszka na łóżu śmierci pobłogosławi w ten sposób wyłącznie czempiona i dokona tego tylko raz w swoim życiu. To jedyne błogosławieństwo, którego udziela z własnej woli. Okej. Okay. No mogę to użyć tak siak, no bo to głównie się wykorzystuje po prostu w trakcie walki, żeby mieć większą równowagę. No ale że ja akurat rzadko bazuję na tej równowadze, staram się bardziej unikać niż trzymać na klatę. Albo nawet jak obrywam, no to no głównie przez moje błędy, bo albo za wcześnie atakuję, albo za późno. No ale wtedy ta równowaga no niewiele mi daje. What? What? Co? Serio? To to jakaś nieznana część przeze mnie? Czy coś mi dobrze znanego? Jung za Weiche, Krung? Nie, poważnie. Nie, czekaj, nie, ja tu byłem, czy mnie tu nie było? Serio, nie pamiętam. Z której strony ja tu właśnie się dostałem? Tu wychodzę, jestem gdzie? Jest typ. Jeszcze jeden typ. Aha, to jest ta strona. A dobra, no to okej. Okay. No to mamy to zwiedzone jednak w 100%. Byłem takie, kurde, anysz to jest, kurde, coś nowego. No niestety nie. Niestety nie. To jest tylko taki tepek dla mnie po prostu, że mogę się przenieść. W ogóle u boka widziałem jest jakiś quest do przyjęcia. Znaczy do przyjęcia, w sumie poniekąd już go przyjąłem, no bo zagadałem o temat, ale nie dałem mu jeszcze itemu. Czyli łzy larwy. Właśnie nie wiem, czemu dawać. No dobra, YOLO. My lord, what's this? Oh, it can't be. From my rebirth. But these are precious. Are you certain that it's for me? My lord, how did you know? Przecież sami to powiedziałeś. My only wish that I might honor you with a decent appearance. To de facto więcej niż nas. My lord, it shouldn't take me long. I'm off to see Renal be reborn. Going over. Dobra, sobie nie muszę odpoczywać przy miejscu łaski, żeby to zrobić. Zobaczmy. Czy faktycznie będzie człowiekiem? To ty?
Chyba tak, kapelusz ma taki sam. Powiedzmy, że siedzi też w takiej samej pozie. Okej, a czemu się nie odzywa? What? Czy on nie żyje? Tak. Aha. Come on, serio? To jest finał tego mini-questa? Że mój szef facz umiera i to jeszcze na własne życzenie? No dobra. Nie do końca na taki finał questa liczyłem, no ale... Jak będzie. Dobra, to co mi jeszcze zostało poza... Udaję się na góry olbrzymów, no to jeszcze zwiedzenie bardziej tych podziemi, no bo nie wszędzie tam byłem. W sensie poszedłem sobie do właśnie tego, do... w jedną stronę i trafiłem tam do łajnożercy, ale jeszcze jest w drugą stronę przejście. No i te dwa takie duże skróty, więc zakładam, że no sporo rzeczy to jeszcze można w tych podziemiach zrobić. Zobaczmy jeszcze tutaj. Głębiny. No i wróćmy do Fii. No i zobaczmy, czy coś się zmieniło. Może naprawdę na samą tą animację bym sobie odpalił trainer tylko po to, żeby sobie przyspieszyć animację w grze, bo irytujące jest, jak długo ona nas obejmuje. Mamy błogosławieństwo. This is goodbye, my dear. But I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will. Not the remains of one chosen for me. And I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? This is goodbye, but I am so choose to land okay. There who will inherit what greater. Dobra, pogadamy. Okej, mogę się wstępnąć, dobra. No to przeładujmy lokację raz jeszcze i zobaczmy, czy coś się zmieni. Się zmieniło. No nie siedzi już Fia. Dobra, no żyje. Widać, że oddycha. Chcesz wkroczyć w sen na łożu śmierci? I guess so? Co, cutscenka? Nie. Dracolich Fortisax! Hello, my friend! Kurwa, jaka muzyka, ja pierdolę! Nie! Ogniem se bucha, a nie tym... Kurwa, nie pamiętam, jak to się nazywało. To przekleństwem jakimś. Nie elektryzuje. Wow, ej, co to było? Dobra, moment. Flaszka. Dobra, no damage robię nawet okej. No, on mi w sumie... też spory. Wow, że to mnie nie złapało, to jestem aż w szoku. Dobra, czekaj, odznacz go. No... Hej, jedna flacha, druga flacha. Dobra. Cztery flaszki już poszły. Zgadam, że piorun na niego to raczej średnio będzie użyteczny. Ten miecz w ogóle jest na niego też średnio użyteczny. Dobra, wróćmy na szybko do Dany. Na wymyślnej Nagakiby. Ale oczywiście na samą naga... Chociaż właśnie, czekaj, nie, bo chciałem spojrzeć w piorunach, ale może warto użyć klinki porządku. Bo raz, że on sam atakuje piorunami, a dwa, że to jest chyba, że nakłada tę opcję ze śmiercią, więc może właśnie święte obrażenia będą lepsze. To wiem, już krwawienie wejdzie. Lecz mi się tak.
sposób. Czemu mogę też złotego głowę namierzyć? Czemu na ręce? Ręcze głowę. Głowę albo tors. Czy tors, no. No start szyi, nie? Oj. Nie. Widz tego. Dobra, cofnij się kawałek. Raz. I dwa. I leć. O! Shit! Jak ja z tego damage'a nie dostałem? Przecież stałem w tym centralnie. Znaczy nie to, że narzekam, nie? No bo... damage nie byłby z tego spory, no ale... dziwi mnie to po prostu, że nie dostałem z tego damage. No bo wiadomo, że powinienem. Au! Dobra, no... wręcz bitch slapa mi teraz sprzedał, tak naprawdę. Dobra, wiesz to w dwie ręce, może? Dobra, ej! Fortisax, weź się uspokój trochę. Dobra, znowu błogosławieństwo. Cofnij, poza ogień! Lecz się. I leci! Dobra, teraz wyunikałem się na szczęście. Dobra, tarcza. Żebym miał grać czego jak blokować ataki. I o blokowaniu, po czym prawie daje sam sobie spuścić w pierdol, no nic da. Lecz się. Rozgrywia. Nie, jakaś szarża. Dobra, to już był taki atak. Myślałem, że jakaś szarża z chwytem będzie. Dobra, nie no, odznaczam. Czemu ja tego nie zrobiłem od razu? No dawaj, jeden strzał. Jest, padł. Dobra. I okej, mamy go. Nice! Ej, pierwszy wizerunek od dawna, znaczy pierwszy. No pierwszy od dawna, no ale ogólnie mamy wizerunek. Pięknie. No i achievement też wpadł. O. Nie gadaj, że ona też nie żyje. Weź run naprawczy. Run naprawy księcia śmierci. Niestety, ja nie żyję. No nie powiem, trochę szkoda. To jest kto? A ta czytająca z palców starucha. Dobra, no to mamy to załatwione. Wszystkie podziemne miejscówki już mamy ogarnięte. No bo teraz lećmy tu i zobaczmy, co jest dalej. Kurde, pół godziny akurat zaraz wybije, no. Dobra, no to ten będzie taki troszkę krótszy. Taki domyślny, na ile powinien być w sumie. Taki typowy mój odcinek, nie? Ale... dobra. W sumie powinienem zamienić te zaklęcia kolejnością, żebym miał właśnie pioruny obok siebie. Zapamiętaj zaklęcie, to wymieni na to. Aha. Dobra. To weź to w taki sposób. Okej. Okay. Eliksiru, no nie chcę mieszać w sumie, nie mam po co. Okej. Okay. No i zobaczmy teraz ten run. A, jeszcze wizerunek właściwie. Wizerunek dla Drakolicza Fortisaxa, wyryty w złotym drzewie. Po tym jak Godwin Złoty został księciem śmierci, starożytny smok długo i zaciekle walczył ze śmiercią wewnątrz swego towarzysza. Jednak nie zdołał zwyciężyć, a w nagrodę otrzymał tylko zepsucie. Okej. Okay. A, tutaj te prochy. No, to tylko dla was. Ja tego czytać nie będę. A i patrzcie, to nie jest run do wyboru tutaj. Ale jest w ogóle? Jest. Może naprawić rozbity eldeński krąg.
Run stworzony przez Fię, towarzyszkę na Łożu Śmierci, posłuży do odnowienia strzaskanego eldeńskiego kręgu, gdy skorzysta z niego eldeński władca. Złożony z dwóch półkoli świętych znamion wprowadzi do porządku zasadę życia w śmierci. Złoty porządek powstał dzięki powstrzymaniu przeznaczonej śmierci, dlatego nowy porządek będzie opierał się na cyklu ponownych narodzin. Dobra. Okej, no to kolejne zwiedzanie tych, tych kanałów. Udamy się w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. No i okej, fajnie. Czyli mamy już tak naprawdę jedno zakończenie odblokowane. Znaczy, w sumie tak po prawdzie to mam już dwa odblokowane, a nawet trzy, jeśli jest też tak samo jak było w ogóle w Dark Soulsach, czyli jest takie domyślne zakończenie, które można, które się odblokowuje po prostu za przejście gry. To mamy już trzy zakończenia. Gdzieś wyczytałem, że w Eldenii jest 6 zakończeń, ale no w sumie są tylko 3, bo jest 6, ale 3 to jest wariacja tego domyślnego, który się odblokowuje tak po prostu. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie mamy odblokowane tak. Mamy Rani, mamy domyślne zakończenie, jakiekolwiek ono jest, i mamy teraz zakończenie, zakładam, związane z Księciem Śmierci. No i pytanie, jakie są pozostałe trzy? Strzelam, że być może z Łajnożercą też coś będzie. No bo skoro opowiedział o kręgu, który ma zbezcześcić złoty porządek, no to pewnie też będzie jakaś runa Łajnożercy. Czy coś takiego. Więc to jest, zakładam, czwarte zakończenie. Ale jeszcze zostały... Przepraszam. Jeszcze dwa zostały zakończenia. Tylko pytanie, jakie? No nic. Odpowiedzi na te pytania, pytanie właściwie i odpowiedź poznamy być może w kolejnych odcinkach tej serii. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!